Raz, dwa, trzy. Cześć kochani, dzisiaj przepis na przepyszną tartę tatę. Na pewno składniki macie w domu. Zapraszam. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego, a bardzo dobrze wiecie, jak je przygotować, bo robiłam je już na kanale nieraz. Do misy miksera wrzucam mąkę pszenną, oczywiście całą gramaturę macie w opisie filmu. I dorzucam zimne masło pokrojone w kostkę. Ono nie może być w temperaturze pokojowej, pamiętajcie, żeby było bardzo zimne. Dosypujemy cukier puder i wszystko ucieramy końcówką ucierającą. Żółtka idą na samym końcu. Gdy już zrobił nam się piasek, dorzucamy żółtka. Jest idealne, ma piękną konsystencję. Musimy je teraz owinąć folią, spłaszczyć i wsadzić do lodówki na czas przygotowywania jabłek i karmelu i wszystkich pysznych rzeczy, które tutaj będą się działy. I teraz mój trik jest taki, że ja nie zostawiam takiej kuli. Po schłodzeniu takie ciasto bardzo ciężko się wałkuje, więc przykrywam i spłaszczam na placek. I w takiej formie wkładam do lodówki. Tak, 30 minut. Na czas przygotowywania nadzienia, myślę, że wystarczy. Jabłka musimy obrać i pokroić. Najlepiej, gdy wybierzecie szarą renetę, bo ona jest najkwaśniejsza i najfajniejsza do wszystkich tart, szarlotek i ciast z jabłkami. Natomiast nie oszukujmy się, mamy pandemię, nie wychodzimy do sklepów. Ja wychodzę raz na dwa tygodnie na takie wielkie, porządne zakupy. Biorę jabłka, jakiekolwiek są. Teraz jest to nieważne, jak będziecie mieć więcej czasu, to wybierzcie szarą renetę. Jabłka kroimy na ćwiartki i wycinamy środek. Musimy przygotować teraz karmel. Ci, co przygotowywali karmel z mojego przepisu, który jest na kanale, nie będą mieli z tym najmniejszego problemu. Do tego przepisu potrzebujecie patelni z odpinaną rączką albo patelni żeliwnej. Ja tutaj mam patelnie Tefala Ingenio. One są świetne, bo są wygodne. Wszystkie patelnie mieszczą się w mojej małej kuchni, bo wystarczy, że odepnę rączkę i przytnę ją wtedy, kiedy tego potrzebuję. Więc użyjcie takiej patelni albo żeliwnej. A link do tej patelni macie w opisie. Cukier wrzucamy na patelnię, rozprowadzamy go równomiernie i zaczynamy podgrzewać. Cukier musi się całkowicie rozpuścić, musi nam powstać piękny bursztynowy karmel. Cukier już powoli zaczyna nam się karmelizować. Jeśli się boicie, że Wam się przypali, wymieszajcie delikatnie drewnianą łyżką. Jeśli macie szpatułę, która się na pewno nie topi, to możecie jej użyć, ale bardzo dużo osób pisało mi, że stopiliście swoje szpatuły, więc może lepiej drewniana łyżka. Jeśli porobią Wam się takie grudki, to sobie je porozbijajcie i wszystko zaraz się pięknie rozpuści. I teraz karmel ściągamy z ognia, czyli wyłączamy grzanie i dodajemy masło. Teraz się będzie pięknie pieniło. Aha. I energicznie mieszamy, aby karmel połączył się z masłem. I mieszamy, aż przestanie bulgać. Ja do swojego karmelu dodaję sól. Nie ma tego w oryginalnym przepisie. Nie wiem, czy ktoś tak robi, ale jabłka i solony karmel to jest najlepsze, co może dla mnie być. Jeśli nie lubicie słonego karmelu, to po prostu pomijcie sól. Zróbcie na zwykłym karmelu. Ja dodaję i tak solidnie. Teraz pod karmelem ustawiamy bardzo powolne grzanie, tak żeby te jabłka i karmel się już nie przypalały i wkładamy jabłka do karmelu. Uważajcie na palce, nie dotknijcie palców przypadkiem, dobra? W sumie możemy wrzucić tak, o. Później i tak będziemy te jabłka układać. Na razie chcę, żeby te jabłka delikatnie zmiękły i nabrały smaku tego karmelu. Do jabłek dodaję szczyptę cynamonu. Podgrzewamy całość około 5-6 minut, tak żeby jabłka delikatnie zmiękły, ale żeby się nie rozpadły. To jest bardzo ważne. I to jest ten czas, kiedy jabłka się podgrzewają. Włączamy piekarnik, 210 stopni, grzanie góra-dół.
Jabłka już się pięknie podgrzały, delikatnie zmiękły. Teraz musimy ułożyć w taki ładny wianuszek na patelni, żeby stworzyło ładną kompozycję, bo tarta patelni to nic innego jak tarta odwracana do góry nogami, więc po wyjęciu z pieca będziemy ją odwracać, tak żeby te jabłka się ładnie prezentowały, wiecie. Jemy też oczami. Jabłka ułożone, a ja lecę po ciasto do lodówki. Głośniej. Proszę. Ciasto już schłodzone. Teraz podsypuję blat małą ilością mąki. Oczywiście możecie to zrobić też pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia, ale nie chce mi się w to bawić, więc tak zrobię to szybciej. I wałkujmy. Musimy rozwałkować ciasto na okrąg o średnicy patelni. I płat ciasta zawijamy na wałek i przekładamy na jabłka. I teraz te boczki ja zawijam do środka. Ja dobrze przyciskam to ciasto zawsze do jabłek. Ciasto już nałożone. Ja jeszcze tutaj środeczek nacinam taką kratkę. Tędy będzie ulatywało powietrze do góry. Ciasto wstawiamy teraz razem z patelnią, pamiętajcie odpiąć rączkę, na 210 stopni i pieczemy około 25-27 minut, musi się idealnie zarumienić. Ciasto wyciągnęłam z piekarnika i ostudziłam je, tak żeby karmel, który był na dnie, zastygł na cieście. Więc możemy teraz ciasto przekładać. Nie będzie to takie proste, bo patelnia jest ciężka i talerz jest ciężki, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Na szczęście patelnia jest już wystudzona, więc mogę ją spokojnie złapać. Nakładamy talerz. I wywracamy do góry nogami. Jest! Mi się trochę ciasto oderwało, ale to nie szkodzi. Ale to pachnie! Pachnie tak, że ogień. Oh my god! Ten solony karmel. Jest przepyszne. Jeśli podobał Wam się mój przepis na tartę tatę, łapkujcie, subujcie, wpadajcie do mnie na Instagrama, napiszcie mi w komentarzu, jak Wam wyszło i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A po więcej przepisów z jabłkami zapraszam tutaj. Tu.